Witam Was serdecznie, zapraszam na projekt Denko. Kilka rzeczy udało mi się zużyć, więc to jest doskonałe miejsce do recenzji tych produktów i pokazania Wam ich następców, czyli tego, czego w najbliższym czasie na kanale spodziewać się możecie. Dużo bardzo podstawowych rzeczy, no bo takie zużywa się najszybciej. Zapraszam. Najpierw pielęgnacja ciała, mam tutaj żel pod prysznic, w zasadzie to dwa. Pierwszy to Liren żel pod prysznic brzoskwiniowy deser, który faktycznie pachnie jak brzoskwiniowy deser. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. On miał nawilżać, troszeczkę nawilżał, choć to nie jest jakiś mistrz w dziedzinie nawilżania. Znam lepsze produkty przeznaczone do tego. No ale jednak mimo wszystko cena przystępna, pojemność bardzo duża, 400 ml. Ładnie pachniał, fajnie mył. Tyle. Ja polecam, jeżeli lubicie brzoskwiniowe zapachy, to zwłaszcza. Kolejny żel to jest jeden z moich ulubieńców wszechczasów, zaraz koło daw, a mianowicie Nivea Free Time Shower Cream, tym razem z karambolą. I właśnie ja uwielbiam tę wersję zapachową z karambolą, uwielbiam wszystko, co ma karambolę. No i właśnie ta Nivea, która też dość fajnie nawilża, na pewno nie wysusza ciała, a jakieś tam minimalne nawilżenie nam daje, jest bardzo fajna. A teraz na próbę, eksperymentalnie, bo ja chyba tylko raz w życiu miałam Original Source i pamiętam, że nie byłam z niego zbyt zadowolona, bo był bardzo mało wydajny, ale urzekł mnie ten zapach. On pachnie jak takie cukierki przywożone z Czech, takie bombonsy fioletowe, no przecudownie. To jest czarna porzeczka i Moringa Oil. On ma takie fajne tutaj pestki, więc jakiś tam dodatkowy peeling dam Wam znać, jak się sprawdzi, no bo nie jestem przekonana, ale może akurat miło się zaskoczę. Będąc przy ciele, udało mi się zużyć taki tutaj olejek z Liren również, Dermoprogram VitaCot, ujędrniający witaminowy olejek. Na początku strasznie nie lubiłam tego produktu i on bardzo długo u mnie stał, dlatego że jego aplikacja mi nie odpowiadała, no bo on ma tutaj pompkę, to znaczy spray w sumie, i on takim bardzo silnym, mocnym strumieniem uderza o coś, czyli na przykład o ciało. No i ja aplikując ten olejek, aplikowałam go wszędzie dookoła. Nie na swoje nogi, ciało, no też, ale jednak dookoła to się rozbryzgiwało i mnie denerwowało. Ale potem stwierdziłam, że trzeba go zużyć i się za niego zabrałam, wypsikując sobie wszystko na rękę i smarowując w ciało. Więc nie rozumiem, po co jest tutaj ten spray, bo on nie rozpyla takiej mgiełki, tylko taki ostry strumień, tak to nazwę. Niemniej jednak bardzo, bardzo fajnie nawilżający produkt. Nie wiem, czy jakoś bardzo ujędrniający, a jednak ta skóra była ładnie nawilżona i napięta. Dodatkowo bardzo szybko się wchłaniał. To jest olejek z tego typu szybko wchłaniających się, nie bardzo tłustych, nie pozostawiających takich powłoki na ciele, także ja bardzo, bardzo to polecam, jeżeli kogoś by kusiło, no tylko lepiej tu sobie odkręcać i wylewać momentami, bo aplikacja to jest tragedia, aczkolwiek sam produkt bardzo fajny. A teraz obecnie używam dwóch produktów, co mi się znudzi, co mi się zachce, to sobie zamieniam. I tu jest Nivea Mleczko do Ciała Rozświetlające, zdrowy blask skóry, który jest ok, fajnie nawilża, ładnie pachnie, ale to też jeszcze dam Wam znać. I produkt, który już był w moich ulubieńcach, bo jest genialny, pachnie po prostu ciasteczkami, bo tu mamy migdały, kakao, jogurt i płatki i miód, płatki owsiane i miód. I tak właśnie to pachnie jak ciasteczko. Dodatkowo przepięknie nawilża, to jest produkt Soap and Glory Deep Moisture Body Milk, który ja serdecznie polecam, on jest niestety ciężko dostępny w Polsce, ale jeżeli macie do niego dostęp, to jak najbardziej musicie go spróbować. Dalej może tutaj takie mydełka z Yoop Soap, bardzo, bardzo fajne, ja też już o nich opowiadałam i w 5 za 10 i chyba w jakichś ulubieńcach. Figa Natural, mydło w płynie, to jest to, które zużyłam. Mydło, które nie zawiera parabenów, SLS-ów, alergenów, silikonów i tak dalej. Przepięknie te mydełka pachną, bardzo fajnie myją rączki, no i dodatkowo genialnie wyglądają. Ten design jest po prostu dla mnie przeuroczy. Tutaj już prawie kończę drugie, to jest z werbeną, mydło w płynie. Zapach bardzo długo utrzymuje się na dłoniach. Oni też mają takie mydła kuchenne, które też u mnie stoi w kuchni, ale to kuchenne w troszkę wolniejszym tempie mi się zużywa. Te kuchenne jeszcze niwelizują różne zapachy jedzenia, ryby, cebula, co tam jecie, co tam lubicie, to Wam niwelizuje. Ale te mydełka są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Wiem, że można je na przykład w Almie dostać, też na stronie Yoop Soap. Bardzo fajne produkty,
designerskie, fajnie to wygląda i ja bardzo polecam. Dalej włosy, cały czas używałam tego Schwarzkopf Agliskur Hair Repair, który uwielbiam, który pięknie unosi włosy u nasady, fajnie je myję, normalnie je myję, po prostu je myję, nie obkleja ich, nic się z nimi nie dzieje, a jednocześnie są takie sypkie, gładkie, uniesione i tak dalej. Bardzo, bardzo go lubię i bardzo serdecznie Wam polecam. Odżywka nie jest aż tak super, albo w duecie nie są aż tak super, aczkolwiek ten produkt jest naprawdę genialny. A teraz używam Tutti Frutti z Farmony Keratin Power i ten szampon też jest świetny. Nie wiem, czy to chodzi o to, że jest odmiana dla moich włosów i czegoś innego spróbowałam, ale on też bardzo fajnie na włosy oddziałuje, też go pokazywałam w ulubieńcach, jest taki, włosy są po nim takie właśnie lśniące, lejące, nieposklejane też, no bardzo, bardzo mi się podoba. Keratyna i bluzkwinia, włosy cienkie i delikatne, no i właśnie nie obciąża tych włosów, a też nie bardzo jakoś się unosi, ale nie są one takie przyklapnięte, to są takie przyklapnięte, ciężkie szampony, nie, szampony ciężkie, które sprawiają, że włosy są przyklapnięte. To są takie, których ja bardzo nie lubię, a ten żaden z takich z nich nie jest taki, więc super. Następnie mam tu produkty do demakijażu. Mój ulubiony micellar cleansing water z Garniera. No, kupiłam też kolejną już dużą butlę, ta była jakaś taka podróżna. Ten produkt zmywa mi każdy makijaż, nie mam z nim problemu. Nie szczypie mnie, nie drażni, nie zapycha, nic się z nim nie dzieje. Naprawdę to jest ulubieniec wszechczasów, mogłabym powiedzieć. Gdzieś w międzyczasie też udało mi się zużyć Nivea dwufazowy płyn do demakijażu oczu. On jak na dwufazowy płyn też nie był taki zły, ale ja jednak nie jestem wielką fanką dwufazówek, bo one jednak są takie troszeczkę bardziej tłuste, pozostawiają jakiś tam film na naszej skórze. Możecie to lubić, bo one mogą mieć dodatkowe nawilżenie, ale ja jednak wolę się myć tą wodą, która nic nie pozostawia na naszej twarzy, szybciutko wysycha, ulatnia się, utlenia, czy co tam jeszcze się z nią robi. W każdym razie ten dobrze zmywał makijaż, był delikatny i jak na dwufazówkę nie był tak denerwujący, bo nie zostawiał jakiegoś tam filmu na oku, tego nienawidzę, ale to nie jest mój ulubieniec, jednak zostaje przy Garnierze, o tym świadczy kolejna butla. Jeżeli chodzi o mycie twarzy, to zużyłam ziaja, oczyszczanie do skóry normalnej, tłustej, mieszanej, liście manuka. Powiem Wam, że ja nie przepadałam aż tak bardzo za tym produktem. To jest ok, bardzo fajna pasta oczyszczająca dla osób, które mają faktycznie problemy z trądzikiem. Ona bardzo ładnie tę twarz myje i oczyszcza, to czujesz, bo to jest taka pasta gęsta, biała, z takim peelingiem, więc mamy pewność, że ta twarz jest na 100% dobrze oczyszczona. Ja jednak używając tej pasty i nie mając żadnych wyprysków, nabawiłam się wyprysków. Nie wiem, czy ten produkt mnie zapchał, czy to po prostu chodziło o to, że ta pasta wyciągała tam podskórnie, co tam siedzi i chciała mi pomóc, ale skoro ja nie mam wyprysków, to dlaczego po tym mi się zrobiły? No, wiem, że to dobrze oczyszczało i wiem, że na pewno sprawdzi się dobrze w przypadku bardzo wielu osób właśnie ze skórą problematyczną, ale u mnie to tak średnio wypaliło, więc ja już jej nie kupię, ale absolutnie nie mówię, że jest zła, mówię raczej, że u mnie się nie sprawdziła. Za to jak zwykle zawsze nieśmiertelnie sprawdza się delikatny, nieinwazyjny Cetaphil, czyli do mycia emulsja micelarna. A, Cetaphil do mycia, emulsja micelarna, o tak to brzmi. On nie jest produktem do zmywania makijażu, nie, nie, nie. Raczej właśnie do oczyszczania skóry, tej wrażliwej, delikatnej. No, on nie ma zapachu, nic nie ma, tylko piękne właściwości oczyszczające. Serdecznie tę emulsję polecam, ja też cały czas do niej wracam. No i jeszcze przy pielęgnacji twarzy będąc, to krem do twarzy udało mi się zużyć jednego z ulubieńców naprawdę ogromnych. Nie wiem, czy go nie kupię znowu, bo był naprawdę bardzo, bardzo świetny, tak bym nawet powiedziała. Every Essentials nawilżający krem do twarzy 25+. On się nadawał na dzień i na noc i był do skóry suchej i normalnej. Ja go używałam na dzień, bo on był bardzo lekki, szybko się wchłaniał, więc nie kolidował z makijażem. Bardzo, bardzo fajnie, mocno, głęboko nawilżał i to było mocno czuć, a jednocześnie właśnie szybciutko się wchłaniał, więc można było zaraz nakładać makijaż. Bardzo mi ten krem odpowiadał i ja myślę, że jeszcze po niego sięgnę, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i polecam Wam popatrzeć w jego stronę. A teraz używam L'Oreal Skin Perfection, który też świetnie nadaje się pod makijaż, bo też jest dość lekki, ładnie pachnie, ale to jest w sumie szczegół. Ten też ładnie pachniał, sprawdźmy, bo już nie pamiętam. No, tak powiedzmy.
ten pachnie ładniej, ale jednak przede wszystkim najważniejsze jest nawilżenie. Ten nie nawilża tak mocno i głęboko, to od razu czuć przy pierwszym użyciu, ale aczkolwiek jakieś tam nawilżenie daje, jakieś tam nawilżenie jest. No i dodatkowo też bardzo ładnie się wchłania i też stanowi taką bardzo fajną bazę pod makijaż, można potem bez problemu na nim pracować. Więc ja jestem zadowolona z tego produktu, ale jednak bezapelacyjnie ten dostaje 6, a ten 5, ale jeszcze jest go trochę, więc jeszcze opinii ostatecznej nie wygłasza. A teraz płynnie przejdę od stóp, od głów do stóp, od twarzy do stóp i tutaj mam Velvet Smooth, maska do stóp na noc, Szola, 24-godzinne nawilżenie. I to faktycznie był krem. No, nie mówią, że to maska, no ale to niczym się nie różniło, bo to nakładaliśmy taką troszkę grubszą warstwę tej maski na noc i ją zostawialiśmy, czyli praktycznie tak jak krem, bo jej się nie zmywało. I faktycznie ta maska, muszę przyznać, że dawała bardzo, bardzo, bardzo mocne, głębokie nawilżenie, więc jeżeli macie problem ze stopami, a idzie lato, każdy chce, żeby te stopy wyglądały jak najpiękniej, to myślę, że w stronę tej maski można się zwrócić, bo ona naprawdę dawała silne, mocne, fajne nawilżenie. A teraz mam krem z Evra Max Repair, krem do stóp regenerujący do bardzo suchej i szorstkiej skóry. No i on też fajnie nawilża, ale jednak ten z Szola zdecydowanie mocniej, zdecydowanie silniej. I ostatni produkt, który zużyłam, to kolorówka Golden Rose Liquid Concealer, o którym już wiele razy opowiadałam. Ten concealer bardzo fajnie się nie sprawdził. Niestety on ma bardzo małą pojemność, więc troszeczkę jego pojemność nie jest adekwatna do ceny i to jest jego największy minus. Aczkolwiek ma bardzo fajne krycie, bardzo fajny kolor. Ja mam tutaj 01, taki lekko różowy. Przepięknie przykrywa cienie i ładnie rozświetla okolice pod oczami. Nie jest też drogi, ale tak jak mówię, on jest bardzo, bardzo malutki, ma tylko 2 ml, więc używamy go praktycznie natychmiastowo. Niemniej jednak jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. A teraz do rozświetlania okolicy pod oczami mam 2 korektory. I pierwszy to jest Liquid Camouflage z Catrice, który dobrze wiecie, że uwielbiam. No i Naked Skin z Urban Decay w kolorze Fair, który też jest bardzo fajny, bo ma świetne krycie i bardzo, bardzo, bardzo jasny kolor. Tyle. Szybciutko mi poszło, mam nadzieję. Troszeczkę tych produktów było. Na szczęście już mogę się, albo nie na szczęście, z niektórymi pożegnać, ale dobrze wiecie, które będę kupować ponownie, a które niekoniecznie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać, co Wam się udało zużyć w ostatnim czasie, czy były tam jakieś fajne smaczki, o których chcielibyście mi i innym opowiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.